Bielik jest zdecydowanie następcą Kamila Glika, który myślę jeszcze 2 lata może pogra w naszej reprezentacji i później mamy pełnowartościowego zastępcę. No i też myślę, że nie musimy martwić się o pozycję bramki, bo Grabara pokazuje, że już dzisiaj jest naprawdę no, wartościowym i takim naprawdę z prawdziwego zdarzenia golkiperem i o ile bramkę nigdy nie musieliśmy się martwić w ostatnich latach, no to myślę, że mamy kolejnego następcę. On mi troszeczkę przypomina Wojtka Szczęsnego. Ruchami, sposobem gry, nieźle na przedpolu, bardzo dobrze, szybko w bramce, świetnie też gra nogami, także myślę, że Szymański, Żurkowski, Bielik i Grabara to są dla mnie tacy zawodnicy, którzy w najbliższym czasie powinni trafić do pierwszej reprezentacji. Tak.